Elo, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bycia Impostorem, trzeci raz pod rząd. Nie wiem jak wy, ale no to jest generalnie coś niesamowitego. No przy ty możesz! Boże, Mister Blaszka! Okej. Okay. Ile minęło? 5 no sekund? No cóż, na pewno nikogo nie wywali już. O, na pewno nie będzie sabotował, to na pewno. Mister Blaszka. Może wypowiedz coś. Okej, okay, dobra, bo ja liczyłem na to, że osoby, które były tego świadkami, się wypowiedzą, ale się nie wypowiedzieli, bo Blaszka oraz Nexe chyba double killa chcieli rąbnąć i go sfejlowali, bo ja nie wiem, jak to oni zrobili, że nie zgłosili tego, więc no. Blaszka, w adminowym, przy wejściu do admin. Nexe, co to ma być? Dobra, to jest Nexe. Nexe chyba na siebie zagrożył. Rozumiem, Mandzio, że Nexe na twoich oczach zabił, tak? Nie. Były w adminowym. Lati pijany lub niespełna rozumu. Nie, dobra. Komentuję ja tego. Teraz Nexe robi. Teraz Nexe wewnętrznie drze na siebie no mordę, że jest debilem. Skoczyłem z White'a. To nie potrzebujemy. Powiedz mi, Nexe, co ty w ogóle zrobiłeś? Dajcie mi wiedzieć za... No nie wiem! Wyobraź sobie, że jak jest są dwie osoby w adminowie, no i w momencie, kiedy widzę, z kim jestem, w nimie, a ty debilu denty, zamiast zabić drugiego, to poszedłeś questa wykawać, to co ci mam powiedzieć? A kiedy ja niby go doczę, ty zabijasz go, ja jestem 5 metrów od niego. Byłeś obok! Zasięgu nie ma, żeby go zabić. Idziemy do Przepraszam. Możesz powiedzieć, co się, tutaj możesz teraz chyba powiedzieć, skąd to się wydarzyło, bo nic nie zrozumiałem przez ten okrzyk. Osobie, która powinna kontrolować porządek, daliście dojść do głosu. Dobrze, więc w adminowym wpisałem, zrobiłem, skoczyłem swipe'a. Jak wychodziłem z adminowego, to zobaczyłem, że pojawił mi się alercik z reportem, ale nie klikałem, od razu chciałem zobaczyć, kto jest dookoła. I wydaje mi się, że właśnie Nexe już poleciał, a blacha nie wyrobił się z killem, tak albo było w drugą stronę. Już się przyznali przecież. Przyznali się już, ale ładnie. No ale tak, no ale chciałem, żeby to powiedział, bo był taki tak mądrze, ja nie wiedziałem, co się dzieje. 20 metrów od niego jestem. Nożem sobie rzucę w blacha, byłeś pół metra, poszedłeś questa. Jakie pół metra, nawet nie miałem za killa, żeby go zabijać. A ja mówię, Blaszka, co ty odwalasz? Miałeś przeskoczyć przez stół i go tak, wiesz, z noża, co nie? No, ale mogliście we dwójkę powiedzieć, że to Zacha fejkuje, nie? Jakoś to ugrać. No właśnie, Blacha, Blaszka. Weź, walnij kogoś, bo Blaszka. Ty jesteś wprowadzonym kłamcą. Nigdy byś nie skłamał, to byśmy cię uwierzyli. No chłopie, to pijałem, że jesteś Blacha pijany. Zostawcie to. Dobra, nie wpisuję. Ja na dole. Na 20 sekund nie wpisujcie, nie wpiszę, kod jest... Ej, a może to nie jest Blaszka jednak, nie wiadomo. Ja bym się zastanowił. Może to nie Blacha, ja nie wiem. Tak, to nie Blacha, tak fejkowali, że nie. Ja bym to przemyślał, czy mam jakieś dowody na Blaszkę? Wydaje mi się, że to nie może być Blaszka. Mi się wydaje, że widziałem, że nie skakał do mnie. Nie Blaszka. No, kto na to? Panowie, to ja. Co? To ja. Co? Nie. Co? Nie mów słowa klucz, bo wiesz, że dla ciebie zagłosujemy specjalnie, żeby przedłużyć jeszcze tą rozgrywkę. To ja. Ale dobra, może jakby Ani to powiedział, to ja bym zagłosował. Nie przedłużajmy, ja już nie chcę żyć. Zamordowałem Torka. Ja powiem tak, wydaje mi się, że to, że Blaszka powiedział, że nie mógł zabić kolegi, bo był po prostu za daleko, są niewystarczającymi dowodami na to. Nie, no to ja. Nie, mnie to nie przekonuje, ty bardziej, że szanujmy ja życie innych! Ale nie Blaszki! Kamieniem w niego! No tutaj w mis komunikacja mała poszła, blacha, wiesz jak jest? No, też jak taka tam leciutka. No, pograć, zobaczcie, co to znaczy mis komunikacja. Admirumie przy wyjściu, mówię, nie ten, zrobi ale tego. No ale, nie, ale, tłumaczy, ale blacha... Trzy razy przy... Sklap. Blacha, ale... Jedną prośbę. No i elegancko wygrana. Tak. Czy możesz zmniejszyć decybel o 15? To możesz mnie wyciszyć na tym szpiku? Tak, do nie, nie, tutaj chodzi ogólnie o darcie mordy, a nie do decybele. A to przepraszam. Ostatnia osoba, okej, okay, go. No po prostu się nie dogadali, bo tam miał zrobić 3 razy ja w prawo, wiem, raz ja w lewo. Trzeba krzyczeć, oczywiście. No ja miałem to 4 razy z dobrodziejem. Plus jeden. 4 raz, ja nie wiem, co jest grane. To jest jakiś międzynarodowy dzień impostora chyba. Ale muszę być ciszej, no to w takim razie. No, że tak to powiem, będę ciszej, no co mam powiedzieć? No co mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ta gra to szmata. Ej nie, dzisiaj jest naprawdę dobry dzień, w sensie ręczy mi doskwiera. To jest akurat super. No tylko, że w tym przypadku niestety wiecie jak jest. Dobra, spróbujmy zagrać trochę
wolniej być może. W sensie bez pośpiechu, na kamerach nie ma nikogo. Ja tutaj robię. Dobra. Jeszcze by zgłosił to ciało. No dobra, teraz nie wyszło. Oj. Zanim cokolwiek zostanie diabeł powiedziane, mam bardzo ważny trop, poszlakę mam. Kto widział, kto był na kamerach i mnie widział na kamerach po prawej stronie? Ja byłem na kamerach. Nexe, kto był przede mną na kamerach? Osoba, którą widziałeś przede mnie. O Boże, nie wiem. To jest bardzo ważne. Widziałem Szymka na pewno na kamerach, ale nie wiem, kto był przed tobą. Po prawej stronie, kto był przede mną? Przed nawigacją. Nie jestem pewien, Mandzio, przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Kto był w nawigacji? Ja Evron. To jest nawigacja, nawigacja jest po prawej stronie. Ja Evron, ja Evron questa zrobiłem, sam byłem. Co? Ale daj, to było dobre, to było czat dobre. Poszedłem sobie w prawo od razu i zrobiłem questa w nawigacji. Gdzie znalazłeś ciało? Poszedłem sobie na dół, zebrałem po drodze paliwo i wszedłem do elektryka i na początku elektryka to nie było ciało. Diabeł, to nie chodzi o ciebie. Ja, Evron i Szymek. Czy po dobra, no, i chcę tylko powiedzieć panowie, że się zamknęły drzwi za mną w elektryku, więc morderca mógł chcieć przeskoczyć z wędów i mnie walnąć. Blady, gdzie ty byłeś? Po której stronie byłeś ja teraz? Byłem cały czas po lewej stronie, robiłem zadanka. Dobrze, Torek, gdzie ty byłeś? Ja robiłem z Szymkiem na początku. W ogóle ten Blaszka kill to karma! Zrobić. Za miskomunikację! Miałem kartę zrobić. Czy ktoś widział, jak Szymek, czy widziałeś, żeby Torek skręcał w lewą stronę do kafeterii? Nie, szedł w dół. Poszedł w dół, nie do kafeterii. Z kafeterii. Poszedł do kafeterii, tak. Ale z kafeterii poszedł w dół, czy bo byliście po prawej stronie tam z... Byliśmy w kafeterii, robiliśmy ten i poszedł. Nie wiem, może mógł okrążyć całą kafeterię, ale poszedł bezpośrednio w dół po zadaniu, tak, że widziałem go. Jak ja szedłem w prawo, gdzie spotkałem się. Czyli nie mógł przechodzić obok nawigacyjnego. Nie przechodził koło nawigacyjnego. A gdzie był Bloody? Bloody mówi, że był po lewej. Poszedłem w lewo, zaczynając od medbaya, robiłem zadanie. Czy jak szedłeś Nexe w lewo na kamery, czy widziałeś Bloody'ego gdziekolwiek na kamerach? Wiesz co, ja się z nim generalnie nie tyle, że na kamerach, co ja się z nim po prostu minąłem. On chodził do reaktora, ja wchodziłem do tego, ja wchodziłem do security roomu. Przedstawię, jak wygląda sytuacja. Ja, Szymek i Yoshi byliśmy z prawej. Mniej więcej się trzymaliśmy blisko, nie widzieliśmy na pewno z prawej ani Zachy, ani Blachy, co oznacza, że oni prawdopodobnie zginęli albo na lewo, albo na dole. Wy byliście z Nexa na kamerach, prawda? Ja nie byłem na kamerach, ja byłem na prawej nawigacyjnym i kogoś minąłem na korytarzu, nie zauważyłem niku, jaka to jest osoba i koloru też nie widziałem i jak szedłem w dół, już tej osoby nigdzie nie było. Zatem oczywiście to jest zaufanie na słowo, nie ma żadnej weryfikacji, ale... Fizycznie Szymek, Yoshi i ja nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ obok nas w ogóle przez całą rundę nie było Blachy i Zachy. To musiał być Bloody, Torek albo Diabeł. Dobra, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jak wszedłem do elektryka, zamknęły się zaraz za mną drzwi, tak jakby morderca próbował mnie odciąć i rozwalić, zanim dojdę do ciała. Ja się zastanawiam, czy to był jasny kolor pomarańczowy, zatem proszę, wszyscy uważajcie bardzo na Bloody'ego. Okej. Ja skipuję. Tylko mówię, że robiłem zadania, diabeła nie widziałem. No ja nie widziałem nikogo. Kiedy znalezione rundę, ciało zostało, to byłem w reaktorze. No, Nexe, w tamtej rundzie nie widział nikogo. W tamtej rundzie to... widziałem Torka i Zachę. A, faktycznie. Jezu święty, ciężkie życie. Dobra, będzie jest do killa, chat. Będzie jest totalnie do killa. Ja wiem, że powinienem robić zadania i w ogóle, no ale... Wiecie, w momencie, kiedy... Patrzcie, plan jest taki, że ja idę znowu do kamer. Siedzę sobie na kamerach, chilluję bombę. Widzą, że kamery się świecą, dwie osoby. Przestaję. Kill cooldown jest robiony. I teraz tak, jaki ja mam plan? Kurde, ja bym chciał się tymi eventami pobawić, tylko że niestety z tym jest problem mały. Problem jest taki, czat, że generalnie... Okej, czy ktoś tutaj jest jeszcze? Tu jest Torek i Debiu. Torek i Debiu tu są. W ten sposób robimy tak, pyk. Czy to się może ruszyć, czy nie może się ruszyć? Okej, w ten sposób. Nagramy tutaj cztery osoby. Ja idę tutaj dalej. Popatrzę w kamerę, mam już kilkudą załadowany, więc to chilling. I tu mam Mandzia, to jest fantastyczny dla mnie powód akurat. To jest akurat seria fantastyczna rzecz, że Mandzia tutaj jest. Bo na nikim mi tak bardzo nie zależy, jak na zabiciu Mandzia w tamtym momencie. Okej, i teraz tak. Nie jestem na żadnych kamerach. Więc chilluję sobie bombę. No ale Mandzio, ciało zostało znalezione. A ja jestem podejrzany, bo mnie debiu widział. Witam. Witam. Znalazłem ciało. Gdzie? Na kamerach, jak poszedłem robić zadanie. Pan doktor nie żyje. Wyszedłem z elektryka po trzech zadaniach, które robiłem. Poszedłem sobie do kamer, chciałem sprawdzić. Były drzwi zamknięte, czekałem chwilę. Wchodzę, a tam leżał Mandzio.
No na kamerach może być tylko jedna osoba za Nexę? Nexę? Witam. Jeszcze jedna sytuacja była, zanim się Nexę wypowiesz, widziałem jak wychodził z elektryka, Nexę przedwąsterowy. Mówię, Nexę mi coś śmierdzi. Poszedłem w lewą stronę. Odbiłem w prawo i zgubiłem Nexa. Dobra, generalnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że byłem na kamerach, to prawda, tylko że byłem na kamerach na początku rundy, potem poszedłem do elektryka, miałem tam zrobione zadanie i potem poszedłem na górę, bo przesiedziałem całe dwie rundy na kamerach i miałem mało tasków zrobionych, więc poszedłem po prostu je robić dalej. Nie wiem, kto tam był. Nie widziałem. No, dla mnie jesteś podejrzany. Tyle. No, dla mnie też troszeczkę. A czekaj, bo my byliśmy wiele osób w elektryku, to ty byłeś diabeł. Byłem ja, diabeł i chyba jeszcze minęliśmy tam Szymka. Później Szymek byłem. Tak, i ja też Szymek. Później. A tam wszyscy później przyszli, był Evron, był generalnie Jusz, tam było ja dosyć byłem. Duża rotacja w tym elektryku. Dużo się działo. No panowie, no. Chyba wiemy. Nie no wiem, można by było... Kto kampi na znaczy, kamerach. No, ale z drugiej strony... No ale ci mówię, no skampiłem tam pierwszą rundę. Mandzi został wyeliminowany. A kogo oskarża w sensie Madzio? A właściwie diabeł mówił, żeby uważać na Bladiego. Diabeł. A mnie widzieli chłopaki. No ja widziałem, w elektryku widziałem. Ale ja nie wątpię, że cię widzieli, ale tylko jedno ciało zginęło, więc drugi może być tak naprawdę. Znaczy padło w ogóle, zacznijmy od tego, że ja nie byłem po lewej stronie, było wciul osób, które mogły widzieć po lewej stronie, ja byłem po prawej stronie. Ja też byłem cały czas po prawej. Jak to nie było po lewej stronie? Skończyłem, byłem w elektryku, a później na lewą stronę nie szedłem, odbiłem do admina z powrotem, swipe kartą, robić download. Mi się wydaje, Nexa, że nagrywany jest odcinek teraz. Jaki? The fuck? Kamera jest włączona. Na kamerach. Na kamerach. Nie czaję. Jeszcze intro nagrywał, także... Powiem tak, diabeł tak w 10% capi, ponieważ co go nie mijałem, to chodził sam. On oczywiście, tak dziwnie biegał strasznie. Oczywiście nie zabił mnie. Jakby, że tak się umawialiśmy, że zajmiemy grupą, no także... Nie, ja rozumiem, żeby nie latać w grupie całej, no ale chyba trzymać się mniej więcej kogoś wypadałoby, nie? No właśnie, chyba nie. Znaczy powiem tak, musimy kogoś wybrać. Nie musimy nikogo. No nieważne, w każdym razie ja przypominam, że jedna osoba została wyeliminowana, więc druga osoba cały czas mogła się kryć. Ja nie wiem, no w sensie tak jak ci mówię, Torek, no ja w momencie, kiedy ty zwołałeś Emergency Meeting, ja wchodziłem do górnego prawego rogu. Ja skipujewał, tam nikogo nie widziałem. Ja głosuję na tego, że mi śmierdzi. Ja skipuję. I Szymek głosuje na siebie. A nie, bo akurat po kąpieli. Dzięki, Evron. Produkcja z podstawóweczki, widzę o, tutaj Connexa. Grana. Ty wiesz, diabeł słuchnie, co? Ja wiem co. No ja wiem co właśnie, no i to jest problemem. No dobra, idę na weaponsów. No nie mogę zabić w tym momencie Evrona, no tu się nie da. No tutaj się nie da. Chociaż no z Evronem jest taki problem, że on śmierdzi. Generalnie jest mało osób. Ja mam nadzieję, że Bloody... Ja mam nadzieję, że Bloody jedną rzecz ogarnia, w sensie... Okej, tu jest debiut z Bloodym. Okej, task się ruszył. Ktoś cały czas jest na kamerach. Czekajcie, robię mu... Czekajcie, X. I robię teraz D. O, tak mu zrobię frajerowi, nie wiem czy ogarnął. Nie wiem czy ogarnął, no ja tutaj będę sobie z Bloodym chodził, chillował bombę. Czat, ja mam taki plan. Mam nadzieję, że Bloody to ogarnie. Po pierwsze double kill. To jest coś, co musimy zrobić najlepiej w jednym miejscu. Okej, tutaj nikogo nie ma. Ja bym Bloody chwilę poczekał. No, w ten sposób, bo ktoś może tutaj na kamerach siedzieć. Mamy Szymeczka. Mamy debiut. I tu mamy dwie osoby. Josiego i Evrona. Bloody. No, niestety nie da się. No to co? 3, 2, nie będę go zabijał. On dalej patrzy kamery, czy nie? No dalej żyje, żeby nie było. No i kurde, jesteśmy znowu w miejscu, gdzie dzieje się to gówno, które się dzieje. Czyli dzieje się to, co się miało dziać. Esso z frajerami. No i co, to teraz trzeba poczekać chwilę, no. Liczyć na to, że nie wiem, kto tam przeżył. O! To nie, no kurde. Ciekawa sytuacja, panowie. Ale raczej panowie i panowie. Ciekawa sytuacja.
sytuacja wyglądała w ten sposób, ciekawe. Że był sobie Bloody, był sobie Nexe, chodzili cały czas sobie w jednym kółeczku, nagle ja wchodzę, zgłaszam, nie wiem, albo Evrona, albo Yoshiego, bo dwa trupy leżały obok siebie. To chyba tym. W kamerach pewnie. W kamerach, tak. A światło, znaczy były wcześniej zamknięte drzwi, więc... Uwaga, no, ja byłem z nimi w kamerach, a potem poszedłem do... Uwaga, nie. Wcale to nie było tak, tak naprawdę był Diabeł i Nexe i Diabeł zobaczył, że ja wchodzę do kamerowni i to jest jedno rozwiązanie, słuchajcie. Powtarza się ta sama osoba. Pokrywa się jedna osoba i ona na 100%, dlatego że ja z Chorkiem byśmy totalnie po innej stronie mapy sobie razem i to się nie pojawiliśmy. Było, i było właśnie i dlaczego... tak, że ja wszedłem do tego pomieszczenia i Diabeł zobaczył, że ja wchodzę i no ja zgłosił. Jestem dead, nie? Najgorzej będzie, jeśli się okaże, że oni tak wyrabiają tutaj, to Bloody i Debiu, ale... Teraz pomyślcie troszeczkę, chłopaki, no, bo jak ja, mogłem sobie zgłosić, jak mówię, sam byłem w pokoju, były nie dwa byłeś trupy. Sam, byłeś nie z Nexe, właśnie o to chodzi, że byłeś z Nexe. Dobra, ten i chodzi o to, że i kiedy ja wbiłem do pomieszczenia, Diabeł zobaczył, że tak. Debiu, na kogo dałeś? Na Nexe. No i słusznie. No ja też. Nexe, bo się powtarza. I drugi jest Diabeł. No ale że czwarty raz pod... No ale że czwarty raz pod rząd. No zobaczymy. Ale że od dwóch dni nie byłem. A co? Nie ma, chcę tylko cztery razy pod rząd. No. Ja pierwszy raz nie padłem w pierwszej rundzie, także też tak kozak się czuję. No i mamy jednego impostora. I co teraz? Dara, ale generalnie ja zrypałem. Ja tak powiem, że jak mówisz, to trochę strzela po słuchawkach, jakby był przester. Dobra, spoko. Zająłem trzy osoby. Bloody, dam mu połka. Czekajcie, dam połka Bloody'emu. Reaktor taktik, reaktor taktyka. W sensie, jakbym zamknął, albo dwa jakieś. Kurde, no wiem, że to może być ciężko, ale na przykład w tym momencie żyją trzy osoby, nie? Nie, żyje cztery osoby, bo jeszcze żyje Debiu. Jest Torek, Szymek i Debiu. Jakby Bloody zabił teraz Szymka. No to jest niemożliwe, bo oni chodzą razem. Okej. Okay. Dobra, Bloody ma plan. I to jest dobry plan. Tylko, że tutaj nic nie można zrobić. On chce to naprawić, czy nie? 10. Nie, no nie gadaj, że on to naprawia. Czemu to naprawił? No go nie może zabić. A, o Jezus. To tak, wydawało mi się, że ja, uwaga, naprawiłem tlen, cały czas chodziłem z Szymkiem. Jest dobra taktyka. No, i na końcu wydawało mi się, że Diabeł chce mnie zabić, bo już zaczął za mną chodzić w dziwny sposób. I jakim zgłosiłem... Jakim cudem ja szedłem za tobą, jak ja byłem przed nie, tobą, jak typie, ja byłem jak już ja o dwa, przed Diabeł i po prostu pobiegłem Szymek, i zgłosiłem emergensa. Nie, ale po co mamy wybierać teraz? Torek, czy ty jesteś złą osobą, że chcesz kogokolwiek teraz zabijać w tej przerwie? To jest Diabeł. Torek, słuchaj, nie mamy żadnych dowodów na ani jednego z nich. Ja wam tylko mówię, że musicie kogoś pokonać, bo inaczej będzie po rundzie. Jak to? No. Sytuacja dlaczego? Wygląda, no bo zabije jedną osobę i się kończy runda. No ale spokojnie, runda, i zanim będzie miał cooldown, zanim ten, to spokojnie. Nie musi, musi zabić dwie osoby aż. Został tylko jeden imposter. Nie musimy teraz niczego wybierać. Nie musimy niczego wybierać. I nie, dla mnie idealnie, bo ja skończyłem wszystkie questy, wydaje się, że Bloody jest, dlatego że teraz zabrał mnie Bloody strasznie głosowanie. Gonił. Dobra, nie, ja nie goniłem was, tylko się z wami trzymałem. Po mogę skipnąć, ale bardziej mi się wydaje... Trzymałem się z wami, miałem kilka okazji. Mi się wydaje jedynie, że Bloody mógł zrobić specjalnie tutaj takie wyzwanie, bo mówi, kurczę, nikogo nie zabije, bo sobie tak chodzą wszyscy, więc wydaje mi się, że Bloody mógł zabrać głosowanie, żeby zachęcić nas do głosowania na... Dobra, mogłem tak zrobić, o mogło zostać to tak potraktowane, ale okay. Możemy po prostu skipnąć. I będzie git. Możemy, pewnie, że tak. To brzmi jak z horroru, jak tak facet goni cię z piłą mechaniczną, tak nie chciałem cię zabić, a chciałem cię trzymać z przyjaciółmi. A i duchy wszystkim w misję robią, fajnie by było. Ok. Dobra, napisałem do Bladiego, żeby ten reaktor cały czas zrobił. Dobra, wyłączę mu tlen. Teraz się muszę skanować. No tu jest chilling grany. Ja zabrałem światło. No moim zdaniem, jeżeli na przykład Bloody musi zabić, no to jest niemożliwe. Bo oni się za bardzo blisko siebie trzymają. W tym momencie.
Siema. Siema, Nara. Dobra, odblokowany ten. Okej. Okay. Bloody włączył światła i co teraz? Debut Bloody, no moim zdaniem... Ty, no nie wiem, szczerze. Moim zdaniem Bloody musi to rozegrać tak, że musi zabić dwie osoby. Jedną osobę jakoś tak, wiecie, sneaky, a jedną osobę tak, żeby ciała nie znaleźć i to jest tyle. No tylko to może być serio ciężkie. Lighty są naprawiane, Bloody dalej żyje. Debut też dalej żyje i to jest najgorsze na świecie. No patrzcie na to, co się w tym momencie wyprawia. Czy Bloody kogoś zabił, czy Bloody nikogo nie zabił? Kurczaki. No taski zaraz się zrobią, nie? Es? Jest! Dodanie. Jak to się stało? Diabeł? Diabeł? Nie! Nie, Bloody był, ale... Szymek, Bloody był. Dajcie mi powiedzieć, tylko się spytać Szymka. Co ty kurde robiłeś, byku? No ja zrobiłem wszystkie... Cały czas biegałem za tobą, a ty przede mną uciekałeś, jak ja bym, nie wiem, chciał cię... No bo mogłeś być mordercą! No mogłeś. Ty, ale cały czas, gdy chciałbym cię zabić, to bym cię zabił 40 razy. Ale ty zacząłeś jak debil biegać po całej tutaj restauracji. Diabeł, zreportowałeś double killa, mojego i Yoshiego, i powiedziałeś, zabił Nexę i Bloody. Ja się... Po czym wyeliminowaliście Nexę, okazało się, że jest killerem, potem jest kolejne głosowanie i ty mówisz, nie ma dowodów na nikogo. Ja mam... Przecież podejrzewałeś double killa, Nexę i Bloody. Wiesz co? Nie, wydaje mi się... Nie, to nie powiedziałem, że diabeł, nie ma dowodów na nikogo. Diabeł, zanim to powiesz, mi się wydaje, że też diabeł nie chciał tutaj najeżdżać na Bloody'ego, bo była duża szansa, że mogli się sprzeciwić i zagłosować na diabła i by się wtedy upierdzielili. No to tak wygląda, stary. Ja się nie mogę tam odzywać. Ja przestałem się odzywać w ogóle, bo Szymek wyciągał tak argumenty z dupy, że ja mówię, dobra, wolę się nie odzywać. Ej, ja mam pytanie. Stary, jak ty myślałeś, że jestem mordercą, bo skończyłem wszystkie questy w jedną rundę, goniłem cały czas za tobą, a ty mi mówisz, że mnie goniłeś mnie przez całą rundę i nie mogłeś mnie trafić, bo jesteś mordercą. Ja uciekam, panowie, trzymajcie się. Elko, ej, ja mam pytanie do Evrona i Yoshiego. Jakie to było uczucie w momencie, kiedy zamknąłem wam drzwi? To było obvious, co się stanie. Uczucie było takie, że na przycisk report robiłem tak, ale pierwszy zostałem wyeliminowany. Jeszcze raz, to był taki problem, że ja wiedziałem, że Torek i Evron jest... Dobrze, moi drodzy, a więc to by było na tyle. Kolejna gierka, gdzie byłem dwa razy impostorem, no niestety ta pierwsza. No troszeczkę się nie dogadaliśmy, ale było śmiesznie. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na rzeczy czy store. No i przypominam, że streamy są na Twitchu. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, pa pa.